you No, niestety epidemia wiadomości na temat poszukiwaczy i szlachetnych działań policji osiągnęła swoje apogeum. Piaseczno news, czyli moja okolica w zasadzie tam gdzie ja chodzę często z wykrywaczem, e, zdjęcia i tytuł, który bije w oczy: kolekcjonował pamiątki z czasów wojny to nielegalne. E, sam tytuł już jest nie do przyjęcia, to znaczy rozumiem, że nie można kolekcjonować pamiątek z czasów wojny, bo to jest nielegalne na litość boską to jakiś idiota po prostu pisał i debil nie redaktor nie wiem autor piaseczno news więc to żaden autor to jest galanonim albo nie wiem robot internetowy mamy informację że policjanci zabezpieczyli kolekcję 32-letniego mężczyzny który sprzedawał zabytkowe przedmioty oczywiście sprzedawał jeśli sprzedawał zabytkowe przedmioty był przestępcą to rozumiem nie ulega wątpliwości ale mamy dalej informację, że kilka dni temu podczas prowadzonych działań w ramach operacji Pandora 2, kryminalni z Piaseczna wpadli na trop osoby, która na ulicach internetowych oferowała pamiątki wojskowe z XIX wieku. No pytanie, czy to są zabytki czy nie, no bo nie wszystkie rzeczy są, powinny być tak traktowane. Myśl tej ustawy, ustawa tego nie określa. Rozumiem teraz, że jeśli na przykład mamy, nie wiem jakieś stare rzeczy z maskę przeciwgazową z II wojny światowej to rozumiem, że to jest bezcenny zabytek i powinniśmy pójść za to do więzienia. A jeśli podarowała nam babcia czy dziadek, którzy nie żyją, no to możemy tylko im podziękować ewentualnie nie zapalając z niczy, bo dzięki nim jesteśmy przestępcą. Jakaś paranoja totalna. W każdym bądź razie jest tutaj opis, że funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do działania, wykonane czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia tożsamości 32-letniego mężczyzny. W jego domu policjanci zabezpieczyli kolekcję zabytkowych przedmiotów wojskowych, w której znajdowały się m.in. guziki wojskowe z XIX wieku. Czy zaraz czy to też jest zabytek teraz już myśl tej ustawy? Guzik napoleoński, ok, Guziki wojskowe z dwugłowym orłem. Guzików wojskowych z dwugłowym orłem na polach są miliony, zgniłych, niezgniłych. Guzik z koroną otwartą, koroną zamkniętą, guzik grenadierski, etc. C. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kolekcjonowanie tego rodzaju pamiątek z wojny jest nielegalne. Informuje komenda powiatowa w policji w piasecznie na litość boską. Jak jest nielegalne? Co jest legalne, a co jest nielegalne. To na tej zasadzie to lepki z Biedronki są nielegalne, bo są foliowe. To jest jakaś, jakaś w ogóle totalna paranoja. ja tego nie rozumiem wydaje mi się, że policja powinna tutaj to odszczekać w tym momencie i sprostować, a przynajmniej rzecznik policji powinien się interesować na litość boską takimi rzeczami i nie doprowadzać do sytuacji, kiedy takie rzeczy idą w weter, przecież to jest dezinformacja. Zwykły Kowalski czy Nowak teraz ze strachu nie będzie wiedział, bo nie wiem, kupił na bazarze na Allegro podróbę carskiej klamry do pasa i jest przestępcą, tak, bo przy kontroli policyjnej w trakcie rewizji samochodu... E rutynowym przejrzeniu po prostu przez policjantów, bo gdzieś tam ktoś coś popełnił jakieś przestępstwo obok, wyjmą z bagażnika taką klamrę i gość idzie do więzienia za to. To jest w ogóle jakaś paranoja. Nie wiem, czemu, czemu ma służyć taka dezinformacja. To jest moim zdaniem dezinformacja. To są tak zwane fake news, bo ja tego nie przyjmuję do wiadomości. E, rozumiem, że można mieć pretensje do autora, ale może by się ktoś tym zainteresował z góry samej. E, nie wiem, kto. Ktoś z takimi rzeczami E, gdzieś tam zarządza i ma wpływ na tą rzeczywistość, no i nie pozwolił, albo, nie wiem, napisał do panów redaktorów. Ja zresztą za chwilę sam napiszę do Piaseczno News, bo to jest e, napisane przez kogoś niepełnosprawnego umysłowo. Wy, przepraszam niepełnosprawnych umysłowo, ale to jest nie do przyjęcia. To, to są w ogóle jakieś, nie wiem, jakby to sześcioletnie dziecko pisało. Nie wiem czemu ma to służyć naprawdę, nie wiem, piszcie pod tym wątkiem, piszcie pod tym filmem, bo, bo wydaje mi się, że to jest jakaś akcja po prostu straszenia w tym momencie ludzi, e, wrzucanie takich rzeczy do, do, do internetu, no nie można wszystkiego zwalać teraz na brak wiedzy czy niezrozumienie przepisów, dla mnie jest to absolutnie nie do przyjęcia, nie wiem jak wy uważacie, napiszcie jeszcze raz was proszę.